Był jednym z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia w Polsce i nie tylko w Polsce, i zarówno w kinie, jak i w teatrze, zwłaszcza jego dokonania teatralne w Teatrze Starym w Krakowie. To też o tym by można opowiadać nieomal w nieskończoność. Myśmy zagrali parę razy w filmach, ale umknęła nam wspólna praca w teatrze, czego bardzo żałuję, trochę z jego winy, ale o tym będę mówił za chwilę obszerniej tutaj na spotkaniu. Wybitni aktorzy, nie tylko aktorzy, ja się najczęściej w środowisku teatralno-filmowym obracam, nie da się tego oddzielić. Są niezwykle ciekawymi ludźmi w życiu prywatnym i nie spotkało mi się spotkać kogoś, którego podziwiałem na ekranie czy na scenie, który prywatnie by mnie rozczarował. Odwrotnie, czasami to odkrywałem, że te wspaniałe role, które możemy podziwiać na ekranie czy w teatrze, nie biorą się od tak z niczego, że są to fascynujące osobowości, które potem, gdy się jeszcze naciągają na siebie skórę bądź bohaterów Szekspira, bądź Dostojewskiego, mają czym tę skórę wypełnić, bo są nie tylko wspaniałymi technicznie artystami, ale są wielowymiarowymi, ciekawymi, niezwykle ludźmi. I zresztą udostępniał to troszkę siebie Janek nie tylko jako aktor, ludziom czytającym bodajże Przekrój chyba, krakowski tygodnik, gdzie przez wiele lat pisał w fantastycznej, wymyślonej formie listy do nieżyjącego już przyjaciela, twórcę Piwnicy pod Baranami, Piotra Skrzyneckiego. I to można było poznać, jego niesłychany inteligencję, dowcip, spojrzenie na świat, chociaż to była taka jedyna, jedno takie nieduża kolumienka. Bo uśmiecha się pan, znaczy pan wie, o czym mówię. Także to fajnie, że on umiał się jeszcze podzielić nie tylko swoim aktorstwem. Zresztą ta gablota tutaj z tyłu też to opowiada, prawda? Nie tylko nagrody, ale wszystko, co tutaj Janek widać, że zajmował się nie tylko swoim zawodem. Był fascynującym, inteligentnym, skomplikowanym facetem.